Pan profesor Przemysław Czarnek. Ja pana profesora podpuszczę, jeśli można, bo no, mówiliśmy o tym trochę. Mówiliśmy o zmaganiach dobra i zła. Ksiądz Jerzy Popiełuszko ewidentnie był po tej stronie dobrej, ale byli też tacy, którzy byli po stronie złej, którzy odegrali fatalną rolę w ściganiu, w zamordowaniu księdza Jerzego. Tutaj możemy wymienić szczególnie dwie takie postaci. Bez wątpienia to jest towarzysz Czesław Kiszczak, ale wymieniłbym też towarzysza Jerzego Urbana. Jak pan profesor patrzy właśnie na tą walkę dobra i zła z perspektywy księdza Jerzego? No bo chyba bez wątpienia możemy powiedzieć, że tamci się patrzą komunistyczni, czy to tak zwani generałowie, czy propagandyści, oni odegrali swoją rolę negatywną, ale chyba zginą gdzieś w czeluściach historii, natomiast ksiądz Jerzy będzie z nami, będzie oczywiście błogosławionym, ale będzie też tym wielkim Polakiem, który pozostanie na kartach historii, czy rzeczywiście tak powinniśmy patrzeć na tę sprawę. Ci, co są po tej stronie złej, co byli po tej stronie złej, posłuchaj dalej. Ja bym mieli więcej towarzyszy, również tych towarzyszy, którzy likwidują właśnie historię i teraźniejszość, tylko po to, żeby młodzież nie studiowała tej najnowszej historii lat 80. i nie dowiedziała się, krótko mówiąc, z podręczników historii dzisiaj w szkołach, że był taki ksiądz Jerzy Popiełuszko tu na ziemi, że jest dalej, że zginął za ojczyznę, że zginął za wiarę, już to jest to. I że zamordowali komuniści. Komuniści, którzy mają swoich potomków politycznych także dzisiaj w Sejmie, w rządzie. To po prostu jest prawda. Dlatego nie widzę w tej przeszłości. Tu mnie pan wypuści, panie dyrektorze. Natomiast ci źli, oni zginą w tych czeluściach, o których pan mówił, ale nie sami. Czy zło zwycięża na rozmaitych płaszczyznach tylko dlatego, że dobro jest bierne? Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Każdy człowiek ze swojej natury jest dobry. A jeśli mimo wszystko zło zwycięża, to tylko dlatego, że większość ludzi woli jednak te parę srebrników jałowego spokoju schować się w szafie, nie wychylać, nie ryzykować. No ale przez to ci ludzie muszą rozumieć, bo to jest ta konferencja i ten kongres. Ja myślę, że przede wszystkim po to, że ci, którzy wolą, a jest ich większość niestety, wolą siedzieć w szafie i wolą te parę srebrników spokoju, co tu jest zapisane, jednak zdradzają Jezusa. Bo być dobrym to znaczy działać. To znaczy działać. I teraz, co wyróżnia księdza Jerzego? Ksiądz Jerzy ma cechę, która jest wspólna dla wszystkich męczenników, dzięki którym Kościół jest Kościołem i możemy czerpać ze świadectwa tych męczenników. Znaczy, absolutne przekonanie co do tego, co powiedział w naszym zdaniu, ale co powiedział jeszcze prościej święty ojciec Pio. Życie doczesne jest nam dane wyłącznie po to, żebyśmy mogli zarobić na życie wieczne. Jeśli ktoś nie jest do tego przekonany, nie będzie męczennikiem. Jeśli ktoś nie jest do tego przekonany, nie będzie świadkiem Chrystusa w najgorszych momentach. Ksiądz Jerzy Popiełuszko miał tę wiarę. Więcej miał to przekonanie. On tu jest po to, żeby zarobić na życie wieczne. Dlatego się nie bał. Nie chodzi o ten lęk wewnętrzny, bo bał się wielokrotnie. Prosił, żeby nie był sam w tym momencie próby. Modlił się. Bał się po ludzku, ale nie bał się w tym sensie, że nigdy nie zatrzymał się na tej drodze, bo aż powiem, gdzie mógł, do naczeństwa. To wiedział przecież. Jadąc do Bydgoszczy też wiedział. Czuł, przeczuwał to. Tu w tym miejscu też to czuł. Przy tych tajemnicach bolesnych, urzeńcowych, po których wracał do ludzku. A mimo to jechał i wiedział, że życie doczesne jest mu dane tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na życie wieczne. I to mają wszyscy męczennicy. To jaki jest inny sens? Co kierowało Maksymianem Marią Kolbę w Auschwitz? Wówczas, kiedy został wybrany Gajewniczek do śmierci i to męczeńskiej śmierci w Auschwitz, a on wyszedł w milżące. Jeśli ktoś nie ma tego przekonania, to tego nie zrobi. To się schowa w szafie i sprzeda się za parę srebrników jałowego spokoju. I to jest rzecz najważniejsza w błogosławionym księdze Jerzy Popiełuszko. I to jest coś, co jest świadectwem, którego my musimy czerpać w chwilach zwątpień, przecież każdy ma zwątpienia, w chwilach gdzieś słabości, każdy ma słabości, a trzeba je przezwyciężać właśnie tym przykładem. Później wszystko z tego się rodziło. Ksiądz biskup powiedział, że
Ksiądz Jerzy Powiłuszko nie zabiegał o sympatyków, nie zabiegał o zwolenników, nie chwalił się tym, no ale jednak tłumy do niego przychodziły. Myślę, że gdyby wtedy był internet, YouTube, Facebook czy Twitter, to nawet gdyby sam nie założył sobie kont na tych mediach społecznościowych, to pewnie jego przyjaciele, którzy uczestniczyli w Szachświecie w Rzeczyce, hutnicy z Warszawy, pewnie by go założyli. Nie po prostu, żeby robić z niego politykę, bo on nie był politykiem. On był w pierwszej kolejności świadkiem Chrystusa, człowiekiem wierzącym, a szczególnie z tym właśnie przeświadczeniem. Ale założyli by mu, żeby dało świadectwo jak najszerzej, bo to świadectwo przecież powodowało, że ludzie do Bydgoszczy też przyjechał nie dlatego, że chciał zabiegać o tłumy, ale dlatego, że tłumy chciały, żeby on tu przyjechał, przestrzegał miejscowych księży, wśród nich mamy tutaj jednego z naszych wybitnych uczestników tego kongresu, przestrzegał, że to jest niebezpieczne. Ale mówi nie, wszyscy na księdze się doczekają. I wydaje się, że w tych wszystkich trudnych czasach, w wszystkich wirażach, na które nasza ojczyzna przez 1050 ponad lat zawsze gdzieś wjeżdżała, na tych wirażach trzeba takich ludzi. Trzeba też ludzi roztropnych. No nie wszyscy mogą być męczennikami. Jak ktoś jest hierarchą w Kościele, jak ktoś ma troskę o większą społeczność, jak ktoś zawiaduje jakąś większą wspólnotą, czy to będzie biskup, czy to będzie prymas i tak dalej, no trudno, żeby wszyscy byli męczennikami, trzeba żyć dla Chrystusa. Natomiast trzeba roztropnych działań. To nie znaczy chować się w żadnym. To znaczy świadczyć na tyle, na ile to jest dobre dla dobra wspólnego, dla dobra ludzi, po to, żeby ich z kolei można było tą prawdą o życiu doczesnym i wiecznym nakarmić. Więc, ale byli też tacy, są do dzisiaj, którzy, i tu przepraszam, że powiem Jałśmieckich, bo jestem człowiekiem Kościoła, mogę to powiedzieć, są i tacy księża, którzy korygują intencje mszalne za uwolnienie księdza Olszewskiego z aresztu, skreślają z aresztu. Dlaczego skreślają z aresztu? Bo się boją. Bo się boją. Czego się boją? Boją się, czy kupują sobie święty spokój za kilka srebrników. Czego tu się bać? Czego tu się bać? I ksiądz Jerzy Powiłuszko, to co ma pięknego w sobie, tą prostotę wyniesioną ze wsi, bo wieś jest prosta, nie prostacka, prosta. Prostota jest wspaniałą, piękną, zaletą, cechą, najwspanialszą. To, że w sposób prosty przemawia do ludzi. Największym wrogiem nie jest rząd, nie jest milicja, nie jest drugi człowiek, tylko własny strach. Istnieje zawsze 1000 powodów, dla których ulegamy własnemu lękowi. Jeśli chcesz być świadkiem Chrystusa, jeśli nie chcesz zdradzać Chrystusa, nie kupuj sobie spokoju za kilka srebrników, jałowego spokoju, bo to ci do nikąd nie prowadzi. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Jak się będziesz bał, nie będziesz na drogę, nie odnajdziesz prawdy, nie zdobędziesz życia. I jeszcze jedna rzecz. Osoba księdza Jerzego Powiłuszki, tak jak wszystkich męczenników po kolei w Kościele, i tych duchownych, i tych świeckich, pokazuje jedną oczywistą prawdę. Zawsze jest walka z dobrem, bo szatan istnieje. Choć przekonał większość ludzi na świecie, że go nie ma i to jest jego największe zwycięstwo, to on istnieje i robi paskudną robotę wszędzie, także tutaj. Także tutaj, jest to na głowę. Ale w tej odwiecznej walce z warstwem muszą być ofiary. Spowiednik znakomity mi powiedział, kiedyś dobrze, ile kiedyś, nieważne. Mówi, spójrz tam na krzyż. Dlaczego on tam wisi? Dlaczego go tam powiesili? Dlatego, że umiłowali prawdę, którą głosił? Czy też właśnie dlatego, że on głosił prawdę, którą tam powiesili? Każdy, kto staje po stronie prawdy, tak jak ksiądz Jerzy Powiłuszko, musi mieć dokładnie to samo przeświadczenie, że ono będzie kosztowało. Nie ma prawdy bez kosztów.